Witam Was tutaj, cześć, tu mam Znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awiznosz poza prawem na Veturillo. Dzisiaj jest dosyć prosta trasa, jedna ze czterech najbliższych, chyba czterech, już nie pamiętam dokładnie. Jedziemy dzisiaj z placu Grzybowskiego na plac Grunwaldzki, czyli trochę za galerię handlową Arkadia. Ja trochę przyciszę dźwięk, mówię. Będzie tutaj przygłaśniać. I tak, dzisiaj jest pierwszy odcinek z serii Jedziemy na Białękę ze Śródmieścia. Na Białękę i po Białęce. Będzie parę odcinków, będziemy się tam kręcić i takie tam różne rzeczy. No i tak, zaczynamy sobie od prostej trasy z drogą i nielegalnie już przejeżdżając przez przejście dla pieszych na wprost Pałac Kultury i Nauki. To mamy ładne trasy zrobione z milion drzew dla Warszawy na Świętokrzyskiej, które można sobie ładniej pooglądać. Swoją drogą tutaj te ścieżki deweloperowe są fajne, dopóki deszcz nie pada i nie zalewa wszystkiego. Później się jeździ w niezłych kałużach, no zresztą widać trochę kałuży, bo ten odcinek jest nagrywany, koniec będzie w kompletnej zlewce, ale w końcu nie byłem jeszcze chory i trzeba było to jakoś wykorzystać. Także tak, ogólnie trasa ze Świętokrzyskiej to jest cała ładnie w drogach asfaltowych, rowerowych z jednej i z drugiej strony. Zresztą tam, gdzie będziemy jechać cały czas, to jest ścieżka rowerowa, pomijając pewne fragmenty, gdzie mi się nie chciało skręcać na ścieżkę rowerową, bo trzeba było przejechać przez jezdnię, a to mi się nie opłacało po prostu. Także tak, z boku mamy oczywiście ten magiczny budynek, który jest wyłożony już od 3 miesięcy, ale to on to tam sobie już tak postoi, może kiedyś coś tam kiedyś wybudują. Swoją drogą, pomijając to, jestem, jak może słyszycie, ten odcinek jest jednym z nielicznych odcinków. To jest ta seria, która jest nagrywana normalnie, cały czas, bo Cities jest nagrany już i czeka sobie. Więc tak jak mówiłem Wam już, o tu widzicie, przejechał na czerwonym świetle. Ja nagrałem sobie odcinki i komentarze, które piszecie do Cities, teraz to ja sobie zapisuję i później będę na nie odpowiadać, a Q&A może się pojawi w tym tygodniu. Chociaż jeszcze nie wiem, bo musi się prędzej pogoda załamać, żebym przeszedł do tego typu rzeczy. Także jestem, możesz słuchać jakieś ptaki i jest muzyka w tle i przy okazji możecie oddać głos w ankiecie. Ankieta się już na pewno pojawiła na samym początku, nie chciałem się czekać do tego momentu. Czy Wam się podoba ten nowy mikrofon? Wygodniejszy jest na pewno. I mogę jeszcze w tle podłączyć muzykę, którą słyszycie. To nie jest do końca takie tło, ale mniejsze z tym. Muzyka to oczywiście jest standardowe Mars Radio, które wrzucam do wszystkich odcinków, w których nie mamy PS4. Albo nawet tak jest, PS3 to jest jakiś tani. Także tak, tutaj jest kolejne irytujące światło, na których się czeka naprawdę nie wiadomo ile, na czerwonym świetle. Dzięki czemu dzisiaj było tyle świateł na tej trasie, że mamy 15 km tylko na godzinę, średnią prędkość. Więc, znaczy i tak jest wyższe niż czasami, ale to nie jest cały czas to. Przejechaliśmy to też 0,6 km, 600 metrów przejechaliśmy, więc cała trasa będzie dosyć długa, może 2-3 km będzie miała w całości. Ale to jest akurat dosyć ładna, prosta, jak bardzo strzelił, trasa. Także tak, przejeżdżamy sobie tutaj przez tory tramwajowe, tu trzeba uważać, bo tam są wyboje, trzeba wiedzieć jak jechać. No i tu są ładne trasy, ładne kałuże. Tutaj trzeba uważać, bo tu jest bardzo ciekawe przejazdy. Ktoś tutaj miał naprawdę fantazję z budową tych ścieżek towarowych, ponieważ ścieżka się rozdziela na dwie części i z jednej strony jest pośrodku drzewo, tutaj jakiś gościu, na którego trąbiłem, może przyciszyłem Wam to trochę, no bo się po ścieżce towarowej nie chodzi pieszo, to nie jestem ja, żeby mieć wszystkich gdzieś. No i tak, mamy tutaj budynki, wieżowce, może widzicie od tych wieżowców, jak się odbijają ciemne chmury. Zresztą chmury to wy będziecie widzieć ten deszcz, bo będę robić wycieraczkę kamerze, żeby cokolwiek widzieliście, bo tyle kropli było na kamerze, że już masakra. Tak, żeby było lepiej, te całe 15, to było chyba 7,5 km w jedną stronę na Białękę jest cała trasa. Ja to dwa razy nagrywałem, ponieważ raz mi się nagrało, ale bez prędkości. A jednak sądzę, że prędkość by się przydała przy tego typu rzeczach. Bo mi tak jest ciekawe, że o, już mamy kilometr. To nie, jak już tu jest kilometr, to może być dłuższa trasa. Tyle kilometrów możemy nawet dojechać, nie dłużej. Że jak teraz wysyłam te filmy sobie tutaj stąd na wsi, w spokoju i w ciszy na domku na drzewie, teraz siedząc, to
nawet nie jest aż taki tragiczny internet, bo w końcu w domu jak wysyłam odcinek, to się wysyła całą noc i tutaj też się wysyła całą noc, tylko że z tym, że ja w domu idę spać o północy, a tu idę spać o trzeciej. Więc teoretycznie tu jest nawet szybszy internet, jakby na to patrzeć, ale komputer i tak wiemy, co robi Windows w trakcie nocy, kiedy ma dostęp do internetu. Pobiera wszystkie najnowsze aktualizacje, które jeszcze nawet nie wyszły. Także wyszły, nie wyszły. Tu są kolejne irytujące światła, ale te akurat powinny dosyć szybko się zapalić na zielone. Tu i tak ogólnie jechałem dosyć przepisowo na tym odcinku, bo to był dopiero początek dnia i miałem tego dnia jechać do serwisu z tym komputerem, ale koniec końców się go założenie. Prawdopodobnie Q&A się pojawi, kiedy będę mieć już nowy komputer, chociaż tego nie obiecuję. Po prostu wtedy on trochę bardziej to streszczy, to co się ogólnie u mnie dzieje. Pytań z tego co naliczyłem jest około 22. Zobaczymy, co będzie po tym odcinku, czy coś jeszcze się pojawi, mam nadzieję. Dobrze, nie będę mówić nic. I oczywiście po tym Q&A, pod tym Q&A będziecie pisać komentarze na kolejne Q&A, jeżeli będzie miało się pojawić. Tak, żeby był jakiś ciąg. Tylko, że kolejny to już z jakimś większym odstępem. O, tu mamy Uber Eats. Jak to się nazywało po polsku? Polskie zalegalizowane niewolnictwo. W końcu jest to mały kanał, nikt tego nie przeczyta. YouTube kontrola to jeszcze aż tak bardzo tutaj nie wchodzi, tylko na niektórych filmach jest, że puściłem nieodpowiednią muzykę. I tak, tu jest ogólnie, cały czas jedziemy wzdłuż tramwajów i dużej drogi. Takich dużych korków to tutaj też zbytnio nie będzie. Dobrze, jedziemy już 6 minut na 14 chyba, pamiętam dokładnie. I przejechaliśmy już 1,5 kilometra. Trzeba było poczekać, aż się zmieni. Prędkość nie jest jakaś straszna, ale to się liczy głównie z tym, że jeżeli idziesz wprost w burzę, to wiadomo, że będzie od burzy wiało, więc ja muszę jadę dosyć wolnie. Poza tym jestem już wymęczony tym, co przeżyłem wcześniej z komputerami i różnymi innymi rzeczami. A to, jaka trasa tutaj akurat tego dnia zabiłem, to jest istny Armageddon, zwłaszcza, że podwójny. I takich rzeczy nie polecam. Znaczy, wątpię, żeby którykolwiek warszawek jeździł w taką trasę i całkowicie za darmo przejeżdżał ją, ale niektóre trasy nagrywałem 3 razy. Tu mamy na przykład irytujących ludzi. I tu jest kolejny jeden z złych świateł. Jak traficie tu na czerwono, to po prostu... No, nie wiem. To już macie problem naprawdę poważny. Mamy jakieś wetulidło przed nami. I co? Jakaś mi mucha tu lata. Dobra, ruszyli. I tak, tutaj od razu mówię na sam początek, uwaga na ten torowisko. To jest tak torowisko rozwalone, że możecie tu sobie rozwalić opony i wszystko, co chcecie. Po prostu tu najlepiej zejść z roweru i przejść na piechotę, bo będzie po kołach. Mamy tutaj kolejną stację. Tam dokładnie, gdzie to jest dokładnie. Tutaj mamy trochę sklepów handlowych, no, ale ogólnie ciągniemy się wzdłuż do Arkadii. Centrum handlowego Arkady. Wszyscy na to mówią Arkady zazwyczaj. No i tak, tu już się nam zmieniła ścieżka, tu już nie ma naszego pięknego asfaltu, jest zwykły chodnik, ale przynajmniej chodnik, a nie pobocze. Albo jeszcze gorzej, że chodnik z ludźmi. Tego naprawdę nie polecam. Jeszcze w godzinach szczytu, kiedy ludzie wychodzą z biur, to nawet ścieżka rowerowa to nic ci nie daje, kiedy jest godziny szczytu. To ma piękny, nowoczesny przystanek zajęty przez wszystkie samochody. Weź tu autobusie się zatrzymaj. I dojeżdżamy tak. Tutaj ścieżka rowerowa skręca, ale mnie się z zupełności nie chciało schodzić, więc po prostu przejechałem przez przejście dla pieszych na rowerze. No bo tutaj to się bardzo dużo wytraca czasu, a i tak łączny czas mojego przejazdu tutaj trwał 18 minut. Czyli jeszcze 2 minuty i do widzenia. A trzeba zawsze brać pod uwagę, że 2 minuty system wrzuca do sieci. No to jest akurat najbardziej irytujące, kiedy dojedziesz idealnie, ale system wrzuci 2 minuty i ci naliczy tą złotówkę. Więc 2 minuty zawsze trzeba być wcześniej, bo nie wiadomo, jak stacja działa. Zawsze można dzwonić na 19115 i się od niej domagać zwrotu pieniędzy. I tak się parę razy udało. Albo po prostu zarobić 10 zł. Ale lepiej się nie męczyć, bo samo dzwonienie do Veturillo to jest
to się czeka prawie 20, nie wiem, przesadziłem, 10 minut, więc jak na przykład rower się nie wyjdzie, to w tym czasie się zdąży już zwrócić, jak będzie się dzwoniło. Ja już tak miałem has 4 razy. Także masakra. Tu chyba widzę, że ścieżka rowerowa już wraca. O, jakaś nowa muzyka. O, jest hits. Dobra. Tutaj już jest trochę mniej ścieżek rowerowych. No, jest z drugiej strony ulicy, ale jeździmy jak prawdziwy warszawski rowerzysta, czyli dla kogo są ścieżki rowerowe, nie dla mnie. I no, tutaj akurat dosyć, zazwyczaj tu jest dużo ludzi, ale tutaj aktualnie nie ma. Mamy oczywiście tradycyjne warszawskie drzewa, tak żeby to nie wyglądało jak takie na przykład Nowy Jork, gdzie tylko jest park centralny, a reszta to betony. To w Warszawie jest dosyć dużo zieleni, tak pozorom. Chociaż niektórzy nie wiedzą. Nie wiedzą w ogóle, że jakikolwiek park istnieje w Warszawie, w Śródmieściu. Także tak, tu sobie skręcamy. Mamy oczywiście piękny sklepik, pewnie w niedzielę jest zamknięty, chociaż większość już jest otwarta. Reklama jakiegoś aparatu. Kolejna reklama pizzy. Oczywiście musi być jakiś ładny kiosk, który jest zawsze otwarty. Co innego to nie, to nie jest niedziela. Już się zastanawiam, czy może to jest niedziela. No, teraz idealnie widzimy tą ciemną chmurę. Z tego co pamiętam, to ja wjechałem nawet na tym odcinku w tą chmurę. Już zostało niewiele czasu. Ciekawe, kogo słychać mocniej. Dźwięk, ptaki, czy mnie? I wjeżdżamy sobie z powrotem na ścieżkę rowerową. Zastanawiam się, czy jest jakieś wykroczenie za przejechanie na rowerze przez przejście dla pieszych, ale na ukos, przejście dla pieszych na ścieżce rowerowej. Na ukos, bo to raczej wątpię, ale... Ale i tak mnie mój kolega strasznie męczy, Dominik zresztą, z ścieżka przejściami dla pieszych, że zawsze na nie trzeba schodzić, a kiedykolwiek nie widzę go nawet tutaj, to on nigdy nie schodzi. To jest po prostu... Dobrze, mamy już 3 km, no to tak, to będziemy jechać jakieś 4 km cała trasa będzie mieć. Mamy tutaj piękny przystanek warszawski, Nowe Wiaty, ponad ich było ponad 1600 było w całej Warszawie, wymienili, nawet na kompletnych pustkowiach, a w jedynej słusznej dzielnicy nie pojawiło się ich dużo, co to ma znaczyć. Tu mi samochód tutaj chciał wyjechać, ale oczywiście powiedziałem mu, kto to ma władzę. Tu jest kolejna fantastyczna fantazja osób, które budowały tę ścieżkę. Nie wyobrażam sobie osoby, która by jechała tak na okrągło tam. No i dojeżdżamy do Ronda Radosława. To się chyba tak nazywa. Przynajmniej tak nazywają się przystanki. Nie wiem, jak dokładnie się to wszystko nazywa. Mamy wielką flagę Polski. Została wybudowana na przecięciu trzech dzielnic, w których były najkrwawsze walki w czasie Powstania Warszawskiego albo II wojny światowej, dokładnie nie pamiętam. I tak, tutaj ogólnie nie polecam wam w ogóle dojeżdżać do tego ronda. No ewentualnie możecie sobie zrobić zdjęcie z tą flagą. Ale tak, po pierwsze, sygnalizacja dla pieszych jest beznadziejna. Korki samochodowe są zawsze. Tramwaje mają też własne korki, których się nie da uniknąć. I jeszcze zwariowana klasyfikacja przystanków, do których nie wiadomo jak dotrzeć. Także nie polecam tego skrzyżowania. To jest w ogóle z czterech stron świata wjeżdżają te tramwaje, więc wiadomo, że muszą być korki. No i tak, próbujemy sobie dojechać do Arkadii. Ogólnie cel był, żeby dojechać do Arkadii i się przesiąść dalej. Ale jednak z tego zrezygnowałem ze względów, że miałem jeszcze parę minut, bo jedziemy raptem niecałe 10 minut. Ale wjazd pod górkę i przejazd przez te rondo, to trzeba sobie wliczyć dodatkowe 10 minut prawie. Chociaż i tak krótszą drogą jadę teraz, więc jest lepiej. Ok, mamy zielone światło i teraz dokładnie zobaczcie, tu mamy zielone światło, a przed nami już jest czerwone. Tak, żebyśmy się zbytnio nie rozpędzili, bo jeszcze spotkamy się ze sędzią Anną Mandy-Wiosłowską. Będzie problem. To tak, mamy Arkadię. Arkadia się ostatnio dosyć mocno rozbudowała po tym, jak Galeria Północna zrobiła się największą galerią, więc teraz wymieniają cały plac z przodu. Nowe fontanny, zresztą będzie nowy plac zabaw z przodu, chyba nawet jakiś z fontannami. Dobudowali poza tym jeszcze jedno skrzydło, a na przykład Empik teraz zrobił ponad dwa razy większy. Już w końcu można jakoś przesyłki normalnie odbierać. A tak, poza tym to ten nowe skrzydło jest akurat fajne, bo jest trochę zielone, ale tam prawie nic nie ma. Restauracje prawie kompletnie przebudowywali i właściwie to
tyle. Nie no, pozmieniali trochę. Guda jest głównie zmieniona. Chociaż i tak nie ma mojego ulubionego sklepu, który tutaj był Sony Center, główny Sony w Polsce. Usunęli go i aktualnie nie ma żadnego i nie wiadomo co się dzieje. Także tak, tu jest to nowe skrzydło, widzimy obok. Tu jest ścieżka rowerowa. Tutaj już zaczyna padać. Widzimy jedną kroplę, ale to tylko przy odpowiednim świetle. To jakiś wolny dziadek. W ogóle ten dziadek to mnie później wyprzedził. Ale to jak już stałem na stacji i czekałem te tradycyjne 2 minuty, aż będzie można znowu wypożyczyć rower. No i mamy już kroplę. Za jakiś czas może zrobię wycieraczkę. Ale że dobrze, mamy 3,7 km. Także jedziemy. Tutaj jest ogólnie fajny jest ten wiadukt nad torami. Tu jest torowisko do Warszawa Gdańska. Gdańsk. O, tutaj się zaczyna wiadukt, tutaj są pociągi, warto sobie popatrzeć. A tutaj dokładnie to jest jeszcze zjazd, droga wyjazdowa z Arkali. Ścieżka jest ogólnie dosyć fajna. Najfajniejsze jest to, że jeżeli nie jedziemy ze Śródmieścia, to nie jedziemy prawie w górę pod górkę. Ale i tak się będziesz człowieku męczyć, bo wiatr wieje w twoim kierunku. Natomiast jeżeli jedziesz w drugą stronę, to tutaj jest dosyć łagodny wjazd, na rowerze sobie jakoś tam doczłapiesz. Najgorszy wjazd to będzie, kiedy będziemy wjeżdżać na Most Północny, ale to nie w tym odcinku. Także w sumie teoretycznie już się powinien do tego z wami żegnać, ale jeszcze jest sam 3 kafelki w moim markerze, więc można jeszcze spokojnie z nami pogadać. Widzicie, wycieraczka, moja ręka. Miałem pogadać swoją twarz, jest moja ręka, proszę bardzo. Dobrze, no i tak, wyprzedzamy tutaj sobie standardowo ludzi. Tu zbytnio się nie rozpędzam, bo już mnie trochę bolą kości po tym wietrze i nogi, mięśnie i takie tam. Także co, dojeżdżamy do stacji, więc ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i pewnie do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. I jeśli chcecie jakieś aktualne komentarze do mnie, to do tej serii i będzie najbliższa odpowiedź dopiero w czwartek. Także my tu dojeżdżamy do stacji. To jest ten plac Grunwaldzki. I zapraszam na kolejny odcinek z właśnie trasy na Białym, to jest ze Śródmieścia. Cześć!